Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 10 stycznia 2012. Cały czas ciepełko, no takie chyba plus 5, plus 6, no właściwie mamy piękną wiosnę tej zimy. No ale jeszcze. Dzisiaj na Kikowym Szlaku takich troszkę refleksji w takim temacie między ambicją a empatią. Chciałem powiedzieć dzisiaj o przestrzeni, o obszarze najważniejszym, moim zdaniem, najważniejszym z obszarów, w który, jeżeli potrafimy właściwie się w nim poruszać, przemieszczać, to ten obszar jest najważniejszym, jednym z najważniejszych obszarów w naszym sukcesie, w takim kompletnym, pełnym sukcesie. Ambicja i empatia, można by powiedzieć właściwie takie no, dwie przeciwstawne cechy, prawda? No bo ktoś jest strasznie ambitny, czyli chce się realizować, marzy o karierze, o wzroście, o tym, żeby jego życie się zmieniało, prawda? I to jest bardzo pożądana cecha, no dlaczego nie, prawda? Mówi się, że do odważnych świat należy, że tak naprawdę ludzie, którzy czegoś chcą i dążą do czegoś, tak naprawdę kręcą tą ziemią. Z drugiej strony empatia. Z drugiej strony zdolność, umiejętność, gotowość do wczuwania się w położenie drugiej osoby. Gotowość do rozumienia drugiej osoby. Gotowość do pomocy w załatwieniu potrzeb drugiej osoby, zrozumienia potrzeb tej drugiej osoby. Czyli z jednej strony ambicja, z drugiej strony empatia. I między ambicją a empatią, wierzę absolutnie, znajduje się ten najważniejszy obszar. Najważniejszy obszar, ten obszar tego pełnego, kompletnego sukcesu. I teraz mówię dzisiaj o tym, bo naprawdę jest to ogromnie ważny temat. Jakby ogromnie ważne jest takie głębsze zastanowienie się nad tym. Dotyczy to każdego z nas, absolutnie, prawda? Ludzie zaczynają marketing wielopoziomowy, zaczynają współpracę z Titanoni, ambitni, prawda? Chcą sukcesu, stawią sobie cele i no, ogromnie ważna sprawa tutaj. No nie ma tutaj w ogóle ruchu do przodu. Ale biznes buduje się z ludźmi, prawda? Są ludzie wokół. I teraz ogromnie ważne jest, żeby zacząć tych ludzi rozumieć, żeby zacząć tych ludzi, zacząć im pomagać w sposób, w jaki ma to sens tak naprawdę. Czyli wychodzić naprzeciw ich potrzebom, ale nie na tej zasadzie jakiegoś, nie wiem, dawania ryby, robienia czegoś za ludzi totalnie, prawda? Bo to nie jest żadna empatia, prawda? Ja w tej, jakby w tej przestrzeni między ambicją a empatią widzę jakby takie wielkie porównanie do tej ogromnej jakby różnicy między dawaniem ryby a nauczeniem kogoś łowienia, daniem mu wędki, nauczeniem łowienia, prawda? Jakże ważne jest ten środek, jakby ten, to właściwe zagospodarowanie tej przestrzeni, rozumienie tego, że i ambicja, i empatia są tutaj ogromnie ważne. I wcale nie jest tak, że urodziliśmy się strasznie ambitni albo jesteśmy, nie wiem, tacy pełni empatii, prawda, już od urodzenia i to się w ogóle nie zmienia. Nie, nad tym możemy pracować, możemy to doskonalić, możemy to zmieniać. Jeżeli się nad tym zastanawiamy, analizujemy to, to po prostu jesteśmy w stanie nad tym wszystkim panować. Bo jeżeli będziemy ogromnie ambitni, jeżeli ambicja będzie nas, że tak powiem, zżerać, jak to się często mówi, prawda? Nie będziemy dostrzegali potrzeb innych ludzi. W dzisiejszym świecie ludzie doskonale jakby odczuwają, widzą innych ludzi, prawda? To znaczy, jeżeli zaczynamy z kimś rozmawiać i jesteśmy zbyt ambitni, ta osoba czuje, że w ogóle mijamy się z jego potrzebami. I jest problem, prawda? Dlatego, że dajemy mu sygnał, że my realizujemy tak naprawdę własne cele. Z drugiej zaś strony, jeżeli emanujemy zbyt wielką empatią, jeżeli stajemy się, jeżeli ta empatia jest zbyt wielka z kolei, to znowu nie potrafimy nigdy zamknąć transakcji, nigdy nie potrafimy pewnym rzeczom nadać biegu, bo do tego potrzebna jest ambicja z kolei, prawda? Absolutnie tak. Zgadza się? To jest tak bardzo ważne, więc dzisiaj rzucam hasło dla każdego, kto ten Kikowy Szlak ogląda. Przemyśl sobie dokładnie, gdzie jesteś w tym obszarze między ambicją a empatią.
bo na pewno te dwie cechy to są cechy, które w sobie masz. Nie mam żadnej wątpliwości. Dlatego budujesz to przedsięwzięcie. Dlatego, że masz bardzo dużo empatii w sobie i jesteś osobą ambitną. Nie ma wątpliwości. Dlatego to budujesz. Zastanów się, gdzie jesteś. Rozważ to. To jest bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo ważne, żeby ten obszar między ambicją a empatią, w którym się poruszamy, żeby ten obszar dobrze rozumieć. Żeby ten obszar zacząć czuć. Prawda? Bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo ważne. Tyle na dzisiaj z Kikowego Szlaku. Do zobaczenia.